Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na portalu radomsko24.pl. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Sławomir Adam Wolniak, klinika Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. I również poradnia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i rodzin w Radomsku. Panie doktorze, pandemia zrobiła niesamowite spustoszenie. Niestety, ale mamy kolejną falę i przypadków zachorowań zaczyna być coraz więcej i wszyscy skupiamy się bardzo często tylko na osobach dorosłych. Ale wszystko wskazuje na to, że pandemia również zbiera bardzo ostre żniwo, jeżeli chodzi o młodzież. Tak, widzimy właśnie zwiększone zachorowania wśród dzieci na zaburzenia lękowe, fobie społeczne, jak również wycofanie takie emocjonalne, czy chociażby ucieczka w świat gier, smartfonów czy komputera. Tutaj jest duży problem, ponieważ izolacja społeczna, niewychodzenie do szkoły, brak więzi z innymi kolegami, koleżankami, z nauczycielami spowodował takie wycofanie społeczne tych dzieci. Teraz to powoli wraca, natomiast przez pewien czas widzieliśmy, że te dzieci nie chciały nawet wracać niektóre do szkoły, bały się tej szkoły, bały się nawiązywania tych stosunków, a uciekały, izolowały się, zamykały się w świecie wyimaginowanym, grały w komputer, grały, chodziły, smurfowały po internecie. Są takie przypadki, mam w klinice, że chłopcy nawet po kilkanaście godzin dziennie uciekali właśnie do gier komputerowych, a niektóre przypadki były takie, że chłopak 20 godzin na dobę potrafił siedzieć przed komputerem. Szkoda mu było czasu na to, żeby wyjść do toalety, to nawet zakładał sobie pampersy, żeby siedzieć i grać. Tak go wciągały te wszystkie z jednej strony dobrodziejstwo internetu, a drugi tragiczne właśnie skutki. Ale z drugiej strony, wie pan, rodzice nieraz są zadowoleni, bo tak, mówią, dziecko nie wychodzi z domu, siedzi u siebie w pokoju, mam go pod okiem, nie muszę się martwić, że wyszło z domu, wróci, nie wiem, o 22 czy 23. Czy nie jest tak, że w pewnym stopniu ta czujność rodziców troszeczkę stopniała? Czy rodzice w ogóle nie zdają sobie sprawy, czym to skutkuje? Niektórzy rodzice tak myślą właśnie, że to jest bezpieczeństwo bycia w domu, natomiast też nie wiemy, co te dzieci oglądają. Czy oglądają jakieś strony niedozwolone, czy na przykład nawiązując kontakty z ludźmi nieodpowiednimi, bo też mogą być tutaj bardzo, niektóre dziewczyny szczególnie otrzymają się, że mają 18 lat, randkują ze starszymi mężczyznami. Też takie przypadki znam. Jak również dzieci izolują się, zamykają w pokoju, nie chcą jeść, są drażliwe, niespokojne i przyjmuje się według badań amerykańskich, że 20% ludzi, którzy korzysta z internetu, jest od niego uzależniono, podobnie dzieci. No i właśnie, i tu się zastanawiam jeszcze nad jedną kwestią. Jak w takim razie do takiego młodego człowieka dotrzeć? Jeżeli usłyszy on od swojego rodzica, że pójdziemy w takim razie do poradni psychologicznej, też może mu się zapalić lampka, może zamknąć się w sobie. Jak taka pierwsza rozmowa wygląda? Jak namówić rodzica, żeby skorzystał z... przyszedł do takiej poradni, która nawet jest w Radomsku, taka poradnia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i rodzin. Tak, mamy taką poradnię na Kraszewskiego 4 w Radomsku. Tutaj wygraliśmy konkurs w NFZ-cie. To są porady bezpłatne. Tutaj rodzice nie muszą ponosić żadnych kosztów. Jest to intymnie, bo nie potrzeba żadnych skierowań. Wystarczy tylko chęć i świadome zdiagnozowanie problemu. Najpierw, jeśli widzimy, że dziecko staje się drażliwe, jeśli zabraniamy korzystania z komputera, z smartfonu, jeśli jest opór, drażliwość, jakieś niepokoje, złe samopoczucie, no to już powinniśmy się zastanowić, czy to nasze dziecko nie potrzebuje pomocy. Taka diagnoza najpierw jest stawiana przez rozmowę, przez wywiad.
wywiad środowiskowy, terapeuta środowiskowy jest w tym zespole. Jest również, nawet może podejść terapeuta do domu, jeśli dziecko nie chce pójść, może pójść terapeuta, zdiagnozować problem. Jest psycholog, który wykonuje testy psychologiczne, jest psychoterapeuta, jest terapia indywidualna, terapia grupowa, także terapia rodzin. Także tutaj dziecko często jest wypadkową zespołu rodzinnego i tak jak pan redaktor zauważył, niektórzy właśnie, żeby mieć spokój, nawet dają ten smartfon, kupują domy, żeby sobie dziecko grało, czy zabawiało się i rodzice mają spokój. Natomiast jeśli to jest już za dużo i dziecko, jeśli gra przy jedzeniu, jeśli dziecko nie odrabia lekcji, zaniedbuje się w obowiązkach szkolnych, zamyka się w pokoju, nie nawiązuje stosunków z innymi dziećmi, nie przyjmuje gości, nie chce z nami jechać w gości, nie chce z nami jechać na działkę, nie chce iść do kina, to już powinna nam się zapalić lampka czerwona, że coś z naszym dzieckiem jest nie tak. Tym bardziej, że przyjmuje się, że takie dopuszczalne to jest 2-3 godziny dziennie, żeby dziecko bezpiecznie korzystało z internetu, a nie więcej. No, znam, że dzieci korzystają więcej i zależy też, co to dziecko nasze słucha, czy słucha jakichś wiadomości, które są popularno-naukowe, które go rozwijają, czy słucha języków, czy słucha muzyki, czy wręcz gry, które są tragiczne w skutkach, tak jak... Tak, tylko wie pan, bardzo często teraz, no, w obecnych czasach, rok temu było tak, że bardzo często rodzice myśleli, że dziecko cały czas się uczy, bo była nauka zdalna. I ten młody człowiek przed komputerem spędzał te 7-6 godzin, bo miał naukę zdalną, a później mógł mieć ten pretekst, że on nadal odrabia lekcje i siedzi przy komputerze. I tu może ta czujność rodziców w bardzo dużym stopniu stopniała. No tak, no ale też rolą rodzica jest sprawdzać, kontrolować, co nasze dziecko umie, jak odrabia lekcje, jakie ma oceny, jak funkcjonuje poza... No, wiadomo, że był lockdown, że nie wychodziło za dużo z domu. Czy takie spotkanie z młodego człowieka, z psychoterapeutą jest wspólnie z rodzicem? Najpierw jest rozmowa wspólna, a później dziecko jest indywidualnie diagnozowane. Najpierw rodzic przedstawia problem, jaki jest w rodzinie i później dziecko jest diagnozowane, są testy psychologiczne, które właśnie psycholog przeprowadza, a później jest właśnie terapia indywidualna, czy też dziecko jest zakwalifikowane do terapii grupowej, czy rodzinnej, w zależności jaki jest problem, czy jest przemoc w rodzinie, czy jest jakaś właśnie nadużycia seksualne, czy są jakieś problemy związane z emocjami. Szczególnie tutaj widzimy problemy u dzieci z 8 klas, które się boją egzaminów, z 8-klasisty czy w maturalnej klasie, kiedy zdają egzamin dojrzałości. I tu się zastanawiam jeszcze nad jedną kwestią, bo mówi pan, że pierwsza to jest takie jakby rozpoznanie, czy już po pierwszym takim spotkaniu młodego człowieka z rodzicem, z psychoterapeutą, z fachowcem, nazwijmy to, już można diagnozować, na czym będzie polegało to leczenie? To znaczy, pierwsza rozmowa daje nam pogląd. Po to mamy obserwację kliniczną, po to mamy szereg takich spotkań, żeby upewnić się w diagnozie, a dodatkowe są badania, tak jak wspomniałem. Ta poradnia jest poradnią właśnie psychologiczno-pedagogiczno-psychoterapeutyczną, z terapeutą środowiskowym. Tutaj nie mówimy o leczeniu przez psychiatry, bo trzeba wiedzieć, że w Polsce jest 400 psychiatrów dziecięcych, a problem dzieci, które powinny się leczyć, jest około 400 tysięcy. Także jest to bardzo duża rzesza i ten właśnie poziom pierwszy, który mamy tutaj poradnie w Bełchatowie, w Pajęcznie, w Radomsku, jest poziomem, który diagnozuje, wyłapuje te dzieci ze środowiska, które są zagrożone myślami samobójczymi, fobią społeczną, depresją,
i ewentualnie później przekazywane dalej już do lekarza specjalisty, czy kierowane właśnie dalej do szpitali. Czyli co, lepiej na zimne dmuchać niż później, to jest taki jakby może apel do rodziców, niż później mieć pretensje, że w odpowiednim momencie się nie zareagowało. To jest bardzo ważne. I w takim razie przypomnijmy, panie doktorze, że również taka poradnia jest nie tak daleko, bo tu w Radomsku, psychologiczno-terapeutyczna, przy ulicy Kraszewskiego 4. I czynna jest? Czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku. Codziennie od poniedziałku do piątku, a zatem, drodzy rodzice, jeżeli coś was niepokoi, nie warto czekać, prawda? Lepiej dmuchać na zimne. Panie doktorze, dziękuję panu bardzo za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. Był to program Staszczyk Niezależnie. Kolejne odcinki zawsze poniedziałek, środa, piątek, 19:45, portal radomsko24.pl. Zapraszam.